Proszę Państwa, oficjalnie rozpoczynamy słupskie uroczystości 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nieraz turyści pytają, co Słupsk ma wspólnego z Powstaniem Warszawskim. Wtedy opowiadamy historię, że właśnie w 1945 roku na tak zwane ziemie odzyskane przyjechało kilka tysięcy warszawiaków, którzy uciekając po klęsce Powstania Warszawskiego, ale także po poszukiwaniu nowego domu, po zburzonej całkowicie Warszawie, trafiali do Słupska. Okazywało się często, że po prostu w Słupsku zatrzymywał się pociąg, to była ostatnia stacja kolejowa, więc nawet nie do końca wiedząc, gdzie jadą, wsiadali w mieście Słupsku. Czasami mówią, że byli zauroczeni Aleją Wojska Polskiego, dzisiaj Aleją Wojska Polskiego, która ich witała. Spośród tych dawnych mieszkańców Warszawy bardzo wielu było bohaterów Powstania Warszawskiego. Doskonale wiemy, że przez kilkadziesiąt lat czasami nie ujawniali swojego udziału w Powstaniu Warszawskim, bo ten epizod dramatu II wojny światowej był po części zakazany. Ale tak się też stało, że właśnie ci warszawiacy, ale także mieszkańcy Słupska postanowili, że tutaj już w 1945 roku znajdziemy miejsce, ażeby mógł powstać pierwszy w Polsce przez 60 lat jedyny pomnik bohaterów Powstania Warszawskiego. Ten pomnik powstał już w 1945 roku we wrześniu, bardzo prowizoryczny. Po roku został udoskonalony i przez kilkanaście lat uroczystości odbywały się przy pomniku Powstańców Warszawskich. Potem znowu był czas ciszy, ale mniej więcej w latach 80. spotkaliśmy się znowu przy tym bardzo oryginalnym, bardzo pięknym pomniku Powstania Warszawskiego. W ubiegłym roku za zgodą spadkopierców Jana Małety, artysty plastyka, warszawiaka, uczestniczącego w Powstaniu Warszawskim, rodziny pana Jana Małety, odtworzyliśmy ten pomnik, nadając mu, już mam nadzieję, na zawsze charakter metaliczny. Jest odlany w brązie i jest ciągle symbolem, po pierwsze, naszego pokłonu i wierności pewnym ideałom patriotycznym, a po drugie hołdem, który nieustannie słupszczanie składają bohaterom Powstania Warszawskiego. Tak się złożyło, że kilka tygodni temu odwiedziła mnie moja wychowanka z pierwszego ELO sprzed kilkunastu lat, Ewa Taryma, dzisiaj Ewa Taryma-Myśliński, w sprawie zupełnie innej. Mianowicie postanowiła po wielu latach wrócić do Słupska, z czego się bardzo cieszymy. Odbudowuje swój dom rodzinny przy ulicy Kaszubskiej, z czego się też bardzo cieszymy. Ale oto się okazało, że Ewa maluje, bo po liceum skończyła Europejską Szkołę Sztuki w klasie profesora Franciszka Starowiejskiego i jej pasją jest przede wszystkim tworzenie plakatów. Przez kilkanaście lat o tym powie, była poza granicami, ale to właśnie namówiłam Ewę, kiedy się dowiedziałam, że ma bardzo duży zasób plakatów z kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego, żebyśmy jej wystawę pokazały w Słupsku. I to się pani Ewo doskonale wpisuje w rozpoczęcie naszych obchodów. Przy okazji się okazało, że oto spotkała się klasa ze szkoły podstawowej numer 7, liczna, i przyszli dzisiaj Ewę odwiedzić na tej wystawie. O tym za chwilę. Ewa, proszę opowiedzieć o swojej biografii twórczej, o swoich losach i o tej idei plakatów dotyczących kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego. Rafał Nosewicz mówi, że jak Ewa była jej koleżanką w szkolnej ławce, w szkolnej 7, to jej tym pędzel zamaczał w atramencie, w kałamarzu, tak, i malował. To prawda. Już to wtedy prawda. Był już wtedy ja był miałam dwa warkocze. Ewa Taryma, artystka, twórczyni plakatów. Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Taryma-Myśliński. Jestem autorką tych plakatów, które powstawały corocznie na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przez 17 lat stworzyłam cykl, który był pokazywany w 2019 roku w Warszawie przy Placu Zamkowym, przy Zamku Królewskim. Prace, które powstawały corocznie, zostały wyselekcjonowane, więc Państwo oglądają tutaj tylko część prac, które były pokazywane w Warszawie. Moje prace robiłam we współpracy z panem Andrzejem Swatem, który pomagał mi tworzyć typografię i przygotowywał do druku. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak wiadomo i uczono nas w szkole, największą tragedią
była śmierć i losy warszawiaków. Śmierć i wojna rzeczywiście odbijają się w losach naszych rodziców. Myślę, że nasi rodzice, którzy niejednokrotnie opowiadali nam o swoich przeżyciach jako dzieci czy młode osoby, które przeżyły okres wojny, chcieli, żebyśmy żyli w pięknej i wolnej Polsce. Dzisiaj codziennie słyszymy na temat wojny. Myślę, że ten temat jest dalej aktualny. I nasze myśli są ciągle związane z tym, żebyśmy byli cząstką tej ziemi, tego lądu, kontynentu, który się nazywa Europą, żebyśmy potrafili walczyć o naszą wolność i godność. Dzisiaj chciałabym tylko powiedzieć, że jeżeli mówimy o wojnie i o powstaniu, to chciałabym tylko powiedzieć, że musimy pamiętać o tym, jeżeli komuś bije dzwon, pamiętaj, że bije on tobie. Jestem bardzo wzruszona dzisiaj, szczególnie w tym dniu, kiedy witam się z moimi przyjaciółmi. Powstrzymuję łzy wzruszenia, ale i radości, że tyle osób zgromadziła ta moja wystawa. Mam nadzieję, że następna wystawa pokaże moją inną twórczość, to znaczy malarstwo, rysunek, grafiki. Dziękuję wszystkim, szczególnie pani prezydent. Pani Ewo, proszę przyjąć te kwiaty, a ja chcę pokazać tegoroczne zaproszenie. Teraz jeszcze bardziej, bo w nim właśnie się ukrywa to, co w ostatnich latach śledzimy. Bo to Związek Powstańców Warszawskich i stowarzyszenie, które ten związek powołał, celebrują i upamiętniają pamięć. Dzisiaj to są ludzie mniej więcej w wieku tej właśnie bohaterki Powstania Warszawskiego. Nie ma miesiąca, żebyśmy się nie dowiadywali, że kolejna bohaterka powstania, kolejny bohater umarli. Ja myślę, że to, co zrobiła pani Ewa, unieśmiertelniając na tych plakatach dzieje powstania, ale także ludzi Powstania Warszawskiego, jest po prostu pewnym dowodem naszej pamięci nieustannej o tym bardzo szczególnym wydarzeniu, więc za to pani Ewo dziękuję. Miasto Słupsk jest teraz właścicielem tych plakatów Ewy, myśmy je oprawili, one będą pokazywane w przestrzeni co roku. Myślę, że pokażemy także inne plakaty Ewy, bo Ewa jakby tworzyła taki most pomiędzy tymi, którzy przyjechali w 1945 roku do Słupska i tu zostali, a artystką, która pamięć o nich przechowuje. Bardzo się cieszymy, gratulujemy i na pewno wystawy pani Ewy Tarymy-Myślińskiej będą pokazywane w Słupsku, także inne. Ta otwiera nasze obchody wybuchu Powstania Warszawskiego i dla mnie to jest także bardzo wzruszający moment. Proszę państwa, ten ostatni plakat na rocznicę, 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, który prezentuję tutaj w ratuszu miejskim, będzie miał premierę w Bibliotece Miejskiej na Alei Waszyngtona, gdzie odbyło się spotkanie z przewodniczką Muzeum Powstania Warszawskiego. Praca przedstawia panią Traczyk-Stawską, która jest psychologiem, pracuje jako psycholog, ma skończone już przeszło 90 lat. Jest uczestnikiem Powstania Warszawskiego i była najlepszym strzelcem w Powstaniu Warszawskim. Wspomnienia tej pani są rzeczywiście pobudzające wyobraźnię i oddające tą traumę, jaką przeżyła jako młoda dziewczyna, uczestniczka powstania. Opowieść o tym jest rzeczywiście powielana wielokrotnie i powtarzana co roku. Jednocześnie może ta świeża twarz jeszcze tej pani, która wspomina to, opowieść tej pani jest dalej aktualna. A pani Wanda pozowała pani, czy pani namalowała? Ja namalowałam to z fotografii. Takie wspomnienia opowiadają o przeżyciach, które te pani przeżyła i poruszają mnie. Jednocześnie tutaj jest
następna pani, która przeżyła powstanie warszawskie. To jest opowieść o strzelcach, którzy walczyli i umierali na barykadach. Trzeba pamiętać, że osoby, które walczyły i umierały, odchodzą od nas i codziennie mamy jakieś informacje, że coraz jest ich mniej. Te wspomnienia są bardzo ważne i bardzo się cieszę, że udało mi się je zatrzymać. To utrzymanie historii i tej chwili jest bardzo ważne dla nas wszystkich. Na każdą rocznicę jeden plakat pani przygotowuje? Wielokrotnie robiłam kilka projektów. Zawsze wyselekcjonowałam jeden lub dwa. Prac powstało kilkanaście. W sumie rysunków, które zrobiłam do tych projektów, powstało dużo, dużo więcej. Jest to rzeczywiście praca zespołowa i duża pomoc typograficzna i przygotowanie do druku pana Andrzeja Swata bardzo mi pomogło w publikacji tych prac. 65. rocznica to był ten pierwszy pani plakat? Tak. Tak, to powstało jeszcze za granicą i ja korzystałam z telefonu i robiłam te prace społecznie na prośbę zarządu i było dla mnie to wielką radością, że mogłam je prezentować na kolejną rocznicę. Dopowiem, że pani Ewa Taryma przez kilkanaście lat, właściwie przez kilkadziesiąt lat mieszkała poza granicami, głównie w Kanadzie. Jej mąż jest naukowcem, więc wędrował po świecie w poszukiwaniu swoich pasji naukowych. Głównie Kanada była takim miejscem ich pobytu. W związku z tym to rzeczywiście z dalekiej odległości były malowane te plakaty. Ale kiedy się przyjrzymy im, to można by na podstawie każdego plakatu napisać co najmniej opowiadanie. Tam jest tyle detali, tyle szczegółów. Ewa stara się włączyć, więc jest i symbol powstania warszawskiego i walki. Jest ten czerwony mak, kwiat, który się kojarzy może z Monte Cassino, bardziej przez tą pieśń, ale to przecież okres pełni lata, kiedy Warszawa kwitła tak naprawdę. Są elementy mówiące o bardzo, bardzo dynamicznie o walkach powstańczych. Są te elementy, które pokazują właśnie symbole przede wszystkim walczącej Warszawy. Najczęściej powstańca, ale on nigdy nie jest sam, on jest gdzieś na tle walczącej Warszawy, więc to są rzeczywiście bardzo dynamiczne i bardzo bogate w treść plakaty, będące, powiedziałabym, takim zapisem narracji bogatej, ujętej w rysunku czy w portrecie. Bardzo serdecznie dziękujemy i mam nadzieję, że to się będzie cieszyło. Będziemy na pewno powtarzali za te plakaty odpowiedzialne za Agata Olszewska i co roku będziemy kolejny plakat dokładali. Myślimy też, że pani Ewa będzie w dalszym ciągu malowała. Najbardziej cieszymy z tego, że to Słupsk po raz kolejny w ten sposób składa hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. A ja zapraszam 1 sierpnia o 16 do Parku Powstańców pod pomnik bohaterów Warszawy. O 16 msza polowa, a o 17 po odegraniu oczywiście tego najbardziej wstrząsającego muzycznie dźwięku przypominającego godzinę W, godzinę 17, rozpoczynamy uroczystości, które będą długie, bo będą przynajmniej ubogacone o godzinny występ śpiewu pieśni patriotycznych, pieśni powstańczych w wykonaniu młodzieży słupskiej. Więc zapraszam od 16 do 19 do Parku Powstańców Warszawskich. Ewa też będzie obecna.